Cześć, siemanku, guten morgen, Woron Kolarzyna. Witam Was z Międzyzdroju. No i wyjeżdżamy z Międzyzdroju. Kierujemy się na, uwaga, szalenie do Gdyni. Cześć, siemanko, witam Was teraz przed kamerą. Dzisiaj mega przygoda, przede mną 310 km w jedną stronę i potem powrót tyle samo, chyba że się pomylę, to będzie więcej. A jak już usłyszeliście początek, byłem w Międzyzdrojach. Tak, w Międzyzdrojach i trasa będzie prowadziła do Gdyni. Tam, jeśli uda mi się, spełnię trochę swoje małe marzenie, bo czeka mnie tam małe spotkanie. Teraz mam zrobione 37 km. Trochę jeszcze zostało, pierwszy posiłek. Jestem teraz w Trząszczu i mamy Morze Bałtyckie. Także widzicie, jest remont. Zobaczymy, czy dojedziemy, ale pierwsze trzeba coś zjeść. Co wam powiem nowego? Pomyliłem trasę, którą wrzuciłem na Garmina i dlatego mnie prowadziła na S6. Jest już zmiana. Tankowanie było. Wlecą jakieś tam batonki. Zaraz wleci tableteczka i do końca to 93 km. Widzimy się. Dobra, jakby ktoś pytał o warunki, to są idealne. Świeci słońce. Jest piękna pogoda. Temperatura idealna do jeżdżenia na rowerze. W końcu jest Wielkanoc. No i zostało mi 125 km do celu. Takim akcentem bocianowym i to, że wyszło słońce po chyba 7 godzinach deszczu. Jest dobrze, forma jest. No i mamy Lęborg. Już jest droga na Gdańsk. Już niedaleko, jakieś 50 chyba 4 km. Lecimy. Udało się dojechać do miejsca docelowego, czyli do Gdyni. Udało się dojechać, udało się spotkać z mega osobą na żywo, bardzo pomocną, za co bardzo dziękuję. AJ, dziękuję Ci za to, że byłeś gospodarzem, mega gospodarzem, fajnie przyjąłeś. I najważniejsze, że
odpowiedziałeś na wyczyn wariata, który, żeby przybić ci piątkę, jechał 320 km w jedną stronę i teraz na swojej bestii będzie wracał kolejne 320, bo tam stoi jego samochód. Także AJ, dziękuję ci za wszystko. I co, może do następnego. Pierwsza setka powrotna właśnie dobiega końca. Jesteśmy w Słupsku. Bardzo fajnie się jedzie. Jadę wreszcie z wiatrem. Nie jest super ciepło, więc też się cieszę. Ale jest dopiero godzina. Już 12. Więc no, myślę, że już super ciepło nie będzie, tak jak jest teraz, byłoby fajnie. Forma dopisuje, jest ok. Zostało jeszcze no trochę więcej jak 200 km, jak znowu się nie pomylę, bo u mnie nic nie wiadomo. A teraz taka mała ciekawostka ode mnie, taki raj dla jelitkowców. Widzieliście tyle tojtojek na raz? Wszystkie są w rzędzie. Poustawiane. Masa. Patrzcie. Ciekawe doświadczenie zobaczyć tyle tojek na raz. Widzicie, przedwczoraj, jak tu jechałem i było meldunek pogodowy, to właśnie tu zaczęło znowu padać. A dzisiaj jest pięknie. Zbliżamy się do Koszalina. Tamtą stronę był strach, że trzeba będzie nawracać, a dzisiaj sobie raczej na spokojnie to przejedziemy i nie pada. Coraz bliżej, nie tak daleko. 60 km. Chyba. Dokładnie 60. Takie słoneczko. Ale zimno, bo 4 stopnie. No to co? Mamy to. Jesteśmy przy molo w Międzyzdrojach. Także udało się dobić do celu, spełnić małe marzenie, teraz do auta i jutro jakaś relacja z podsumowaniem. Dzięki. Pan dzik chyba dał mi znak, żeby zgłosić się teraz do chłopaków z WK, żeby do nich też przyjechać. To co, małe podsumowanie. Bardzo cieszę się z tego przejazdu, z takiego małego testu przed sezonem ultra. Dało mi dużo odpowiedzi, dużo podpowiedzi.
pokazało mi to, czy kierunek treningów jest dobry. Jak się okazuje, z moim jelitkowym idę w dobrym kierunku. Pokazało to, że będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że z formą na Mistrzostwa Świata wstrzelimy się jeszcze lepiej. A teraz taka mała ciekawostka. Ten przejazd w liczbach, czyli ile Woron musiał zrobić, żeby przybić ze dziejem piąteczkę. Po pierwsze, 630,6 km. Musiałem spalić 12756 kalorii. Sam przejazd netto zajął mi 28 godzin 40 minut. Przeliczając to na minuty, to jest 1720 minut. A w sekundach będzie 103200 sekund. I teraz tak, bardzo ciekawa statystyka. Potrzebowałem 224 097 uderzeń bicia serca, żeby zrobić ten wyczyn, czyli te 630 km. I co jest najciekawsze, no też bardzo ciekawe, musiałem przekręcić korbą 121 935 razy. Wyobrażacie sobie, 120 tysięcy razy przekręcić korbą. I teraz, jak na elektryka przystało, potrzebowałem wygenerować w sumie moc o wartości 3,3 kW, co możemy sobie przeliczyć tak na taki obraz chłopski, czyli żarówkę 100-watową mógłbym zasilać przez 33 godziny. Jeśli podobało się Wam tego typu relacja z trasy, dajcie znać w komentarzach, czy się podobało, czy może być taka trochę nowa koncepcja. No co, na wszystkie media społecznościowe zapraszam i yo bro, how are you doing? Pozdrawiam EJ-a, trzymajcie się, hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.